W programie Staropolskie Inspiracje. Gotujemy w gościnnych murach Muzeum Toruńskiego Piernika. To oddział prężnie działającego w Toruniu Muzeum Okręgowego. Można tu nie tylko poznać historię toruńskich pierników, ale i wziąć udział w procesie ich wypieku i zdobienia. Rafał Godziemski przygotuje dziś karkówkę w sosie piernikowym oraz karmelizowane jabłka w musie piernikowym z chipsem jabłkowym. W Nożem i Widelcem gotuje Rafał Godziemski, szef kuchni z ponad 20-letnim stażem. W swoich daniach ceni lokalne produkty i sprawdzonych producentów. Lubi wyzwania, nie lubi zbytniego uszczuplania portfela, stąd jego przepisy są smaczne, ale niedrogie. Do mojego dania potrzebuję nieduży kawałek karkówki. Pokroję w taką większą kostkę. Całość ląduje w misce. Potrzebuję łyżkę musztardy. Nie za dużo. Kilka fajnych przypraw. Trochę majeranku. Papryki słodkiej. Pieprzu. Szczypta soli. Całość wymieszam. Dodam odrobinę miodu pitnego. Z 2-3 gałązki tymianku. I tak przygotowane mięso zostawię w lodówce na kilka godzin. Pięknie przejdzie aromatem miodu, musztardy, dobrych przypraw. Całość ląduje na patelni, obsmażę na ładny, złoty kolor. Dodam łyżkę smalcu i cebulę pokrojoną w grubą kostkę. Tak przygotowane mięso zaleję wodą i będę dusił tak długo, aż będzie prawie miękkie. Mięso nam się pięknie dusi. Pokroję marchew w małą kostkę. I dorzucę do mięsa. Dołożę troszeczkę rodzynek. Łyżkę smażonej cebuli. I całość jeszcze chwilę pogotuję. Dorzucę czosnek, podgotowane suszone grzyby i tradycyjne toruńskie katarzynki. Pokroję bardzo drobno. Zagęszczą nam potrawę, dodadzą takiego charakterystycznego smaku. Całość ląduje w sosie. Pyszne te katarzynki. Naprawdę pięknie zagęściły nam sos. Dodam świeżo krojoną pietruszkę. Kilka pasków swojej ulubionej kapusty. Zupełnie na końcu, aby była lekko chrupka,
odrobinę posolę, dodam jeszcze troszeczkę pieprzu. Karkówka w sosie piernikowym będzie idealnie pasowała do ziemniaków lub zwyczajnie możemy zjeść ze świeżym, dobrym pieczywem. Piękny, aromatyczny sos, soczyste mięso, kilka gałązek świeżej pietruszki, świeża katarzynka pokrojona w większe kawałki. Świeże, tradycyjne danie gotowe. Czas teraz na deser. Karmelizowane jabłka w musie piernikowym z chipsem jabłkowym. Do mojego deseru potrzebuję troszeczkę cukru pudru. Wysypię na patelnię. A, jeszcze troszkę. Troszkę cukru waniliowego. Odrobinę wody. I całość rozgrzeję. Dorzucę obrane jabłka. Wcześniej skropiłem je cytryną. Cukier zaczął nam się pięknie karmelizować. Dodam taką dużą łyżkę masła. Piękny, orzechowy zapach palonego masła zaczyna wszędzie pachnieć. Tak przygotowane jabłuszka odłożę na chwilkę na deskę. Do karmelu dodam troszkę miodu pitnego. Pokroję katarzynkę. Wrzucę na patelnię. Pierniki nam się pięknie rozpuściły. Dodam troszeczkę serka mascarpone. Jeszcze odrobinę. Tak przygotowaną masę zostawię, aby chwilę ostygła. W międzyczasie ubiję śmietanę. Pod koniec dam troszeczkę cukru pudru. Nie daję za dużo, bo nie chcę, aby moja śmietana była zbyt słodka. I dodam po kolei ostudzony cukier. Dodaję stopniowo.
pięknie pachnie. I tak też będzie smakowało. Jeszcze taka dobra łyżka serka mascarpone na koniec. Całość wymieszam. Jeszcze posmakujemy. A jest to. Na dno talerzyka położę troszkę kremu. Jabłuszko na górę. Kolejna część kremu. Kilka suszonych jabłek. Troszeczkę kakaowej posypki na górę. Zetrzemy pierniczka. I piernikowe słodkości gotowe. Więcej informacji o programie na naszym profilu na Facebooku. Kolejny odcinek już za tydzień.